Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Okruchów i zapraszam na zadanie sobotnie. Jeżeli pamiętacie jakiś czas temu, i spotkało się to z dosyć dużym odzewem z Waszej strony, bo widziałem w komentarzach. Prosiłem was, żebyście w sobotę posprzątali. Jak się okazuje, bardzo wielu z was ma podobne doświadczenie jak ja, czyli sobotnia kąpiel i sobotnie sprzątanie w domu. Okazuje się, że po prostu wszyscy mamy takie same historie. No, w sumie to nie dziwne. Chciałbym was dzisiaj poprosić o kontynuację tego zadania, ale nie w tym sensie posprzątaj jeszcze bardziej albo posprzątaj to, co nabrudziłeś od ostatniego czasu. Nie. Chciałbym, żebyśmy jutro posprzątali nie u siebie. Chciałbym, żebyście pomyśleli, czy jest może gdzieś obok was nie wiem, w waszym sąsiedztwie, w waszej parafii. Jeżeli nie wiecie, to zapytajcie na przykład proboszcza, czy jest ktoś na przykład, nie wiem, starszy albo chory, i na przykład wiecie, że on prawdopodobnie nie ma fizycznych sił, żeby na przykład posprzątać u siebie w domu. Jedną z takich bardzo pięknych rzeczy, które robi bardzo wiele wspólnot, to jakby chodzą po właśnie ludziach starszych, po ludziach niedołężnych, po ludziach chorych i tak dalej, i na przykład przed świętami. Sprzątają im mieszkania, umują okna, posprzątają, nie wiem, tak dalej. Spróbujcie pomyśleć, czy jest coś taki. To nie musi być ktoś obcy. Może macie babcię po prostu, która już nie jest tej sprawności fizycznej, jakiej była kiedyś i po prostu potrzebuje pomocy. Mówiąc krótko, zróbcie bardzo konkretną pomoc sprzątającą pomoc wyręczającą kogoś przed świętami. Pomyślcie, jutro jest sobota może to jest dobry dzień. Może można pójść, szczególnie was zachęcam, bo, że tak powiem, u własnej rodziny to jest dosyć oczywiste. Przypuszczam, że część z was regularnie, na przykład, nie wiem, pomaga babci, pomaga dziadkowi, to jest dosyć oczywiste. Ale pomyślcie, może macie w bloku, jeżeli mieszkacie na przykład w bloku, może jest jakiś sąsiad i wiecie, że to jest starsza osoba, jakiś starszy pan, może wdowiec, może starsza pani wdowa. Może się mijacie codziennie na, na korytarzu. Ja wiem, czasem to jest niekomfortowe, bo ktoś może być podejrzliwy, nie? Dlaczego ktoś mi się chce władować do domu? Ale zapytaj... Czy nie potrzebuje Pani jakiejś pomocy? Może zakupy mogę zrobić, może trzeba coś przenieść, może mogę pomóc okna umyć. I pewnie zazwyczaj usłyszycie, szczególnie, jeżeli kogoś nie znacie, mówię, bo będzie ten lęk. Usłyszycie, nie, nie trzeba, i tak dalej. Ale a nuż wam się uda, wejść do kogoś i nawiązać jakąś relację przez to, bo to o to mi tak naprawdę chodzi. Bo pani w tym sprzątaniu oczywiście chodzi o konkretną pomoc, ale chodzi też o relacje. Ja sobie tak pamiętam, ja mieszkałem w bloku przez całe dzieciństwo. Że było mnóstwo ludzi, których mijałem w tym bloku na piętrach, i ja części z nich w ogóle nie znałem. Tylko takie dzień dobry, dzień dobry, nie? Ale nie wiedziałem w ogóle, kim są, co się u nich dzieje. Myślę, że wtedy nie miałem takiej odwagi, a fajnie byłoby mieć taką odwagę, pójść i zapytać. Miałem takiego sąsiada na drugim piętrze, samotny pan, wdowiec. Myślę, że nie miał zbyt dużo siły, żeby sprzątać. Gdybym tak do niego poszedł i powiedział, czy mogę panu umyć okna, myślę, że to jest super w ogóle. Pomyślcie jutro, czy możecie komuś realnie jutro w czymś pomóc i na przykład u niego posprzątać, zrobić zakupy, prosta jakaś rzecz, żeby dać mu wytchnienie, a jednocześnie spotkać się z nim. Takie sobotnie sprzątanie w wersji numer dwa.